Wyraz geniuszu, dla innych przejaw kiczu i brzydoty. Jednak niezależnie od tego, z której strony byśmy stanęli, trzeba przyznać, że jest w niej pewien fenomen. Dzięki studenckiemu tygodniowi sztuki w Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego mogliśmy zobaczyć wystawę blisko 100 prac artysty. Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka z kulturą w terenie, a w nim relacja z otwarcia wystawy Beksiński Nieznany. W życiu jeszcze nie widziałem jego zdjęć, tylko same obrazy oglądałem i jestem zachwycony. Ten ogrom tych budowli na tle horyzontu jakoś do mnie przemawia, nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o jego pracę, bardzo odpowiadają temu, co ja sam mam w głowie i generalnie pokazują wielką wyobraźnię, jaką dysponował. Można odnaleźć jego przemyślenia, jego interpretacja tak naprawdę codzienności i jego odczuć na temat tego, co działo się w jego życiu, w jego otoczeniu. Nie będę ukrywać, że te obrazy są bardzo takie, może nawet nie smutne, one są po prostu niepokojące, tak? Że zaczynam się zastanawiać jakby co się działo w tym człowieku i co próbował może nam przekazać. Udało nam się również porozmawiać z panią Ewą Barycką z Fundacji Beksiński. Czy często zdarza się pani spotykać się ze studentami w takich okolicznościach jak ta na Uniwersytecie Jagiellońskim? No to już trzeci raz na wyższych uczelniach w Polsce, kiedy gościmy z tą wystawą Beksiński Nieznany. Chodzi nam o to, żeby młodzież akademicka, wiemy, że jest duża popularność Beksińskiego wśród młodych ludzi, ale nie spodziewaliśmy się, że aż taka. Jest to wspaniały dla nas sygnał i znak, że warto to robić. Dzięki temu, że ta wystawa jest udostępniona za darmo, prawda, ponieważ uniwersytet ponosi koszty, więc okazuje się, że z tej wystawy skorzysta także społeczeństwo Krakowa, czyli ten przekrój wiekowy rzeczywiście jest różny. Jest dużo młodzieży akademickiej, myślę, że w przeważającej części, ale są też osoby w średnim wieku, a nawet starsze. Zdzisław Beksiński zawsze mówił, że on maluje swoje wyobrażenia, sny, wizję, a nawet swoją podświadomość. I często mówił w ten sposób, że gdyby można było kupić aparat fotograficzny w sklepie, taki, który będzie fotografował jego sny, wyobrażenia i wizje, to on by chętnie taki aparat sobie kupił i wtedy miałby gotowe pomysły na tematy swoich obrazów. Dlaczego to tak mocno działa? Bo ja myślę, że w wielu aspektach, patrząc nie tylko na malarstwo Beksińskiego, możemy się doszukać jak gdyby pewnych jego proroctw. Tu są proroctwa. Poza tym w tym swoim malarstwie on zadaje nam trudne pytania, które wszyscy mamy w sobie. Czyli nasza samotność, nasze lęki przed tym, co będzie, co jest po drugiej stronie, jakieś motywy apokalipsy. To wszystko widać w jego malarstwie. Wiele osób znajduje w tym malarstwie właśnie to, odpowiedzi na te pytania, które także wszyscy mają głęboko w sobie. Ale jest też wiele osób, które mówi, że nigdy by nie powiesiło obrazów Beksińskiego w swoim mieszkaniu, bo się ich boi. Być może Beksiński malował po to, żeby jego obrazy wisiały w muzeum, żebyśmy tam weszli na chwilę, oddali się refleksji, pomyśleli na temat kondycji świata i potem przemyśleli te nasze rozważania, więc jest artystą niezwykle inspirującym i na pewno nie można przyjść obok niego obojętnie. Albo ktoś go kocha, albo po prostu nie lubi. A jaki jest pani osobisty stosunek do jego twórczości, skoro ma pani jakby z nią do czynienia na co dzień, zawodowo? Zawsze jak o nim opowiadam, to trochę mam takie drżenie serca, dlatego że właściwie w tych obrazach ja widzę po prostu zapis jego własnego życia, bo to tak jest z artystami. Jest wiele obrazów, które znamy i wiemy, z jakiego powodu powstały i to też są niezwykle osobiste odniesienia artysty, więc jak gdyby dodanie tej jego duchowości, którą widać na obrazach i tej duchowości, z którą spotykaliśmy się z nim jako człowiekiem, prawda? Nie przychodził za często na otwarcie swoich wystaw, bo bał się takich pytań, że ktoś stanie koło niego i powie tak, proszę pana, a co pan chciał tutaj przez to powiedzieć, wyrazić? A on wtedy odpowiadał bardzo filozoficznie, jeżeli mu się zdarzyło coś takiego, to odpowiadał w ten sposób. Proszę pani, czy proszę pana, znaczenie jest dla mnie kompletnie bez znaczenia.
On uważał, że najciekawsza przestrzeń tworzy się między twórcą i odbiorcą. Co to znaczy? To znaczy, że każdy ma prawo stanąć przed jego czy obrazem, czy grafiką, czy fotomontażem i wyobrażać sobie to, co chce. Jak my tytułujemy dzieło sztuki, to my narzucamy pewne treści. On tego nie chciał. On nie chciał czynić żadnej nadbudowy do interpretacji jego prac. I dlatego bez tytułów są jego prace.